Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy dzień drugi. Przed chwilą wystartowałem z Rogowa. Właśnie wjeżdżam do Dźwiżyna. Kanał Resko prowadzący do morza. Opowieści będą później. To był 15 km dzisiejszego dnia. Z tego co widzę na mapie, to powoli wbijam się na przedmieścia koło brzegu. Całkiem sympatyczna ścieżka, taka biegnąca w kierunku centrum. Przeprowadzona gdzieś pomiędzy budownictwem mieszkalnym. Wow, takie ścieżki rowerowe prowadzone przez miasto, to ja rozumiem. 3 metry szerokości. Wszyscy się mieszczą. Nikt się o nikogo nie ociera. Super. Zabawna historia. Spotkałem przed chwilą na skrzyżowaniu dwóch kolesi. Każdy nie znali się. Oboje mieli takie same rowery jak ja. No wiadomo, mówię o jakichś tam przeróbkach, ale ta sama seria Bryanta, ta ładna z niebieskim napisem. Most na Parcento, przed chwilą niego wjeżdżałem i kątem oka zobaczyłem taki klimacik. Ciekawe, czy to legalne, czy nielegalne, ale jak widać, że się rozbijają w samym centrum koło brzegu na Dzikusa, nad rzeką Parcentą. Czas na posty w sercu koło brzegu, koło brzeskie molo i promenada. No i oczywiście, jak wszędzie w Polsce, koło brzeska strefa FOK. To co jest fajne w Kołobrzegu i to odróżnia je Kołobrzeg od innych tego rodzaju komercyjnych miejscowości, to fakt, że mamy tutaj w centralnej części miasta, w tej nadmorskiej części miasta, mamy molo, ale tuż obok niego przez dość długi kawałek drogi biegnie kompleks leśny pod tytułem Park Żeromskiego, czyli taki ogromny park jak ten, który widzicie. Nie tylko, że on rozprasza tą całą watachę ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają do tych komercyjnych przede wszystkim miejsc, tu ludziki, tu gofry itp., ale też daje fajną możliwość odpoczęcia, posiedzenia w cieniu, i też fajnym pomysłem jest to, że właśnie R10 została poprowadzona przez Kołobrzeg, przez ten park, dzięki czemu w przeciwieństwie do wielu mniejszych miejscowości tu, centrum i cały Kołobrzeg właściwie da się jako tako przejechać bez obijania się o ludzi, o turystów. Naprawdę ten park jest genialny. Wszystko tu się, ten cały tłumy się rozproszają, jest wszędzie przestrzeń dla wszystkich. I dla rowerzystów, i dla pieszych, i cień, i odpoczynek, i jakaś tam komercja, bo musi być, ale to nie jest człowiek na człowieku. Bardzo mi się to podoba. Bogatemu się należy. Krótka przerwa na doładowanie kalorii. Zaraz zamierzam pożreć tego miśka. Misiu, zaraz będziesz w moim żołądku. Jestem już na końcu koło brzegu, właściwie zaraz lecimy dalej. Hotel Aquarius. Zajechałem tu sentymentalnie tak troszkę, dlatego że przez kupę lat przyjeżdżałem tu z moimi dziećmi, jak były małe, na ferie zimowe. A po drugie, jest to chyba jeden z ciekawszych obiektów, jeśli chodzi o tą samą fasadę wykonaną z kolorowym szkiem. Ona jeszcze lepiej wygląda, o wiele lepiej wygląda wieczorem, jak jest oświetlona. No ale nie będę miał okazji jej takiej zobaczyć. Miejsce, które trzeba zobaczyć, będąc koło brzegu, na samym jego wschodzie właściwie. Kamienny szaniec, czyli dawne pozostałości po dawnych umocnieniach obronnych na nadbrzegu Bałtyku. Dziś przerobione na restaurację. Widok z górnego tarasu kamiennego szańca. Lech, lech, lech. Znowu lech. I oczywiście komercja, komercja, komercja. Marine Hotel. Nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o sam hotel w sobie, ale znany jest, może powiem, kibicom piłki nożnej z tego, że w czasie Euro 2012, które były organizowane w Polsce, w tym hotelu spała reprezentacja Danii. I dlatego tak z tego ona właśnie tutaj ten pomnik. I jeszcze zaraz drugą rzecz, którą wam pokażę. Oprócz rzeźby, którą pokazałem przed chwilą, stanęła to również ta oto wielka figura piłki. Pomnik piłki. Szkoda tylko, że nie ma na niej autografów reprezentacji Danii. Ok, komercja i Kołobrzeg zostaje za nami tam po lewej stronie. A my śmigamy sobie tam. Tam mi się podoba o wiele bardziej. Całkiem fajny mostek. Drewniany. A tu takim podmokłym terenem i jeziorkiem, które z prawej strony być może widać. Chyba się tu zatrzymam na chwilę.
Naprawdę bardzo fajny jest ten odcinek trasy poza Kołobrzegiem. Ścieżka wije się dość krętymi zakrętami w wielu miejscach, ale cały czas w pobliżu morza. A tu się chyba szykuje ta impreza pod Kołobrzegiem, ten... Nie wiem, nie chcę strzelać nazwy, ale coś tu ma być. Kolejny przystanek na mojej drodze, tym razem Ustronie Morskie. Nazwa miejscowości, załóżmy, że znana. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Na razie molo i zobaczymy. Fajne ptaki na daszku tego molo. Obsiadł go sobie kompletnie. No a pomijając paradę hinduską, czy jak to nazwać, nie ma gdzie szpilki wbić na tej plaży. Czuję się tu przytłoczony. Komenda Portu Wojennego Gdynia. Gdzieś za Ustrzelnia Ustrą, niemorskim. Teren wojskowy. I na razie zaczyna się asfalt. Za tym ogrodzeniem jakieś takie obiekty betonowe, wojskowe, które ciężko nawet mi wyobrazić sobie, do czego służą. W kształcie piramidy, obrośnięte trawą, coś a la bunkry. Nie było zakazu fotografowania, więc chyba niczego złego nie robię. Szybka przerwa techniczna w małym sklepiku. Kurczę, siedzę sobie przed tym sklepikiem, popijam sobie moje bazy alkoholowe i dopiero mnie już miło. To jest sklep Mario. Ja tu powinienem mieć solidne rabaty. Miejscowość Gąski i zatrzymałem się na chwilę, żeby sobie zanotować, że tak powiem, na wideo kemping u Gienia. Domki, pokoje, kemping. Dlatego, że to miejsce po prostu wygląda dobrze. Nie wiem, czy na kamerze to będzie uchwycone, ale po prostu jest bardzo zadbany teren i bardzo blisko morza, czyli przy innym rozkładzie dziennych przejazdów fajne miejsce do zobaczenia. I to jest według mnie chyba najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Jestem tuż za Gąskami. Chodzi mi o to, że szeroka, wyasfaltowana ścieżka, ale oddzielona pasem zieleni i rowem od ulicy. Takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze i najfajniejsze. Jestem w miejscowości Chłopy, szczerze mówiąc. Ciężko mi się teraz nagrywa cokolwiek, bo to jest niekończący się zlepek w sumie takich miejscowości, gdzie jest ciągle po prostu pełno ludzi, na których trzeba uważać. Właściwie to chciałbym powiedzieć, że dzwonek to mi się do czerwoności już rozdział w tej chwili. Ciekaw jestem, jak będzie dalej, czy takie zagęszczenie tych wio skończy się w końcu, czy już mnie czeka takie coś aż na hel. Chyba wykrakałem na szczęście. Tuż za miejscowością Chłopy nagle skończył się ruch, zabudowa i mam chwilę oddechu na asfalcie. Mogę troszkę nadgonić sobie. Mały postój. Czasem na trasie trafiają się też takie perełki. Jak ta, czyli połączenie placu zabaw oraz ruiny, czego idziemy zobaczyć. Bunkier wschodni. Zbudowany za czasów III Rzeszy. Obiekt ochronny. Betonowy. Idę go trochę obejść. Zamknięty, jeśli chodzi o wejście okratowane, więc można go sobie zobaczyć tylko w ten sposób. I ewentualnie jeszcze można wejść na niego na górę. Widoczek z góry i schodzimy. Ale jeszcze pokażę wam ciekawostkę. Nie wiem, co film to pokażę, ale półokrągłe, balowe schody. Niezłe. Dało się. Właśnie przebijam się przez miejscowość Mielno i tutaj też myślę, że duże brawo dla miejscowości, w tym sensie, że ścieżka rowerowa, czyli droga R10, zresztą ze świeżymi informacjami na temat jej przebudowy, od razu ucieka z centrum i kieruje w kierunku jeziora Jamno, czyli tego wielkiego jeziora, które tworzy taki przesmyk pomiędzy morzem a tym jeziorem. Także bardzo fajnie, że udało mi się tą ścieżkę zrobić i wyprowadzić cały ruch od razu poza miasto. Znowu nagrywam, bo ta ścieżka się robi całkiem fajna. Widoczek na jezioro
Jamno po prawej stronie cały czas. Mam nadzieję, że kamerka go też pokazuje. I jak widać, tutaj życie toczy się, tak powiem, po dwóch stronach lądu. Z jednej strony przy jeziorze, wypłacania różnego rodzaju sprzętu i tak dalej, a tam z drugiej strony klasycznie plaża, morze i parawanik. Także według mnie bardzo atrakcyjna miejscowość do wybrania na lato, na wypad, bo daje obok siebie dwie fajne możliwości korzystania ze sportów jeziornych i morskich. Ciąg dalszy mierzej i jak widać jeziora Jamno, nawet jakiś pomost widać, czy mostek, zaraz spróbuję na niego wjechać. Wjeżdżam na molo, pomost na tym jeziorze Jamno. Taki mały skoczek, boczek na chwilę, ale dalej już nie pojadę. Trzeba przyznać, że to jezioro jest ogromne, naprawdę. Jak stąd patrzę na drugi brzeg, to on jest on hen. Musiałem się to zatrzymać, oczywiście nadal miałem na coś genialnego. Słuchajcie, pomost, na pomoście tory, oczywiście bajkowy widok z tymi mewami, które tam po prostu siedzą gromadnie i mam nadzieję, że się udaje zobaczyć na filmie. A te tory prowadzą na teren prywatny do takiej oto budki. Nie ma żadnej tabliczki, jedyne co mogę, to zgadywać, że być może w ten sposób pakowano jakieś rzeczy na transport wodny, ale z takim czymś się jeszcze nigdy nie spotkałem. Tam jeszcze jakiś kuter i stare budynki zardzewiałe. Jeszcze zaraz nakręcę te mewy z bliska. Jeszcze jedna próba z tego ujęcia, żeby nakręcić te ptaszyska na większym zbliżeniu. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego GoPro. A, tam jest w ogóle statek policyjny, stoi na końcu. Nie wiem, kiedy z tego Mielna wyjadę, bo tu jeszcze trafiłem na taki bardzo genialny pomysł, czyli takie pływające domki, teren prywatny, ale po drugiej stronie ośrodek tego typu z takimi fikuśnymi domeczkami. Naprawdę czasami można z rzeczy zrobić nie tylko zwyczajnie, ale też z fantazją, jak ten domek na drzewie, a tam basen nawet. Mielno, a jak żeby inaczej, ciąg dalszy, znaczy zainspirowała mnie ta wystawka na jednym z kempingów. Powiedzmy, że to jeszcze jako tako kiermaszyk, ale tu łyży i to jest po prostu rządzi dla mnie. Narciarski płot, a nie jesteśmy w Zakopanem. Dobra. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale w końcu skończyło się Mielno. I miałem już jechać dalej, ale zaintrygował mnie ten kanał, bo widzę tam, widzę morze, więc jadę zobaczyć sobie na nim. Dawno nie byłem morzem. A to ciekawa sprawa, jestem właśnie kawałek dalej od tego mostu, z którego przed chwilą kręciłem. Widać, że tu jest coś w rodzaju takich zamykanych wrót, tamy. Czyli, że można jakby, nie wiem, albo zapobiec cofce, albo ewentualnie podwyższyć poziom wód na tym zbiorniku, na tym jeziorze. Ciekawa rzecz. No cóż, trasa okazała się dalej już nie rowerowa. Tam już widać morze. Tam już widać morze. I no i falochron, z tego co domyślam się. A ja niestety z powodu tych kamulców zawracam, bo za mało mam czasu już dzisiaj na dalsze krążenie. I śmigam dalej. Kolejny jakiś nowy odcinek dróg, ścieżek rowerowych wybudowanych z funduszy. Czyli zapewne no niedawno trzeba było tędy śmigać po asfalcie. A teraz jest ścieżka i jest bezpieczniej. Super. Opuszczamy miejscowość Osieki i to też miłe zaskoczenie, bo mimo tego, iż jest droga z płyt obok, to przy niej zbudowano ścieżkę rowerową. Tak więc podążam powoli do swojego celu, bo moim celem jest około godziny 18 szukać noclegu, a jest godzina 17 z minutami. No teraz to jest ubaw po pachy, można w to nie uwierzyć, ale tak nie kieruje w tej chwili i drogowskaz, i nawigacja. To jest R10 w budowie i żadnego objazdu. Jak tędy jechać? Ten ząg z robotami drogowymi to był tylko malutki kawałek miejscowości Rzepkowo, dosłownie 200 metrów, więc myślę, że nie ma co się tym przejmować, szczególnie, że pewnie niedługo będzie skończony. A potem jest tak jak tu, znowu wraca ścieżka rowerowa wzdłuż betonowej drogi. Mój cel coraz bliżej. Miejscowość Iwęcino. Tu się chyba kończy na razie ścieżka rowerowa, z tego co widzę. Zobaczymy co dalej.
A nie, skręca w prawo. Nadzieja pozostaje jeszcze. Skończyła się miejscowość Iwięcino, skończyła się ścieżka rowerowa i zaczęło się chyba ten rodzaj nawierzchni, którego najbardziej nie lubią rowerzyści jeżdżący na cienkich oponach, czyli betonowa płyta z dziureczkami. Dla mnie to tam luz, bo na moich kołach to bez różnicy po czym jadę. Jest bajkowo, można by tak rzec. Pusta całkowicie, wąska droga asfaltowa i piękny, stary, chyba to są wierzby, tak? Przy niej. I miękkie, ciepłe, takie wieczorne słoneczko już się robi. Uwielbiam to. Dąbki 9. I to jest mniej więcej miejsce, gdzie będę szukał noclegu z tego, co zdecydowałem. Dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Ale chciałem nagrać taką jeszcze jedną rzecz. Aha, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że naprawdę, słuchajcie, jadę pierwszy raz tą trasę i jestem mega zaskoczony tym, jak wielu odcinkach są już ścieżki rowerowe. Natomiast, żeby nie było tak za słodko, to powiem, jednocześnie to na pewno wynika z problemów technologicznych i wszelkich innych, ale jest bardzo dużo tego rodzaju miejsc, gdzie ścieżka rowerowa musi przebić się z jednej strony na drugą, a potem z drugiej na pierwszą, a tu wszędzie jest jakiś ruch samochodowy, więc trzeba mocno uważać. No, takie jedno moje spostrzeżenie po tym, jak już któryś raz robię tego S-a w ciągu ostatnich kilometrów. Jestem w miejscowości Dąbki nad Bałtykiem, oczywiście miejscowość turystyczna wybitnie, taki mini kurort. Ja przebiłem się przez całe zatłoczone centrum i po pół godzinie i wielu próbach trafiłem w końcu na sklep, w którym nie tylko nie ma miliona ludzi i pustych półek, ale po prostu jest też zatowarowanie jakieś takie sensowne, typu pieczywo. Udało się w końcu w jakiejś żabce na uboczu. Zapomniałem po prostu w tym wszystkim, że dzisiaj jest niedziela i że nie podjadę do żadnego marketu. A wszyscy się rzucili w tej chwili po prostu na te resztki z żabek i innych takich. Wygooglowałem jakieś pole namiotowe i próbuję się teraz tam już dostać. Zostało mi kilometr, więc gdzieś to w tej okolicy będzie. Obora! A wszelkie Boże, sklep, a ja tyle spędziłem czasu szukając domka w sklepie. No trudno, nie byłem w stanie tego przewidzieć, teraz szukam pola. No dobra, wygląda na to, że I have reached my destination. Ulica Plażowa 6. Pole kempingowe Jagoda. A nie, Jagoda to nazwy domków. Pole kempingowe po prostu przy plaży, o. Dobra, idę szukać recepcji i ogarnąć tematy. No dobra, to jest ten filmik, nie będzie po kolei, bo na razie załatwiałem sprawy na recepcji i pan mi pokazał moje miejsce, to, gdzie będę się rozbijał. To moja machina sobie tutaj stoi. Ja znalazłem sobie miejsce właśnie takie trochę na uboczu, między innymi dlatego, że tu jest jedno gniazdko do prądu, a tam za tą ścianką drugie. Rozbijam się tak troszkę tutaj na uboczu za chwilę. A dookoła mnie sytuacja taka, jak widać, pole takie bardzo w klimacie fajnym, rodzinnym, nie wiem jak to inaczej określić. Także jedno z takich miejsc, które robi dobre wrażenie, już pierwsze dobre wrażenie, a co będzie później to jeszcze... Aha, od razu mogę powiedzieć, że właściciele mega sympatyczni, więc wątpię, żebym jutro wyjeżdżając powiedział cokolwiek złego, ale oczywiście jeszcze kwestia sanitariatów i wszystkich innych spraw. Rozbijam się, zjem coś i mam nadzieję, że zdążę się nad morze. Mam 400 metrów stąd. Dobra, moja chałupa rozbita. Pani wisi. Ja jedę nad morze. A po drodze mamy spacerek. Wygląda na to, że ktoś koło mnie obsługuje obóz rozbiorowy miejska armia. Latające na miotłach. Taki mały oglądzik po wszystkim. Nie wiem co jest w tym budynku, chyba kuchnia, jakaś świetlica, z tego co mi mówiono.
Tak. Tam są różne pomieszczenia tego typu też. A tu dom państwa właścicieli, który jest również recepcją. I stąd wychodzi się zaraz przez bramę widoczną. Tam nie będę nagrywał dzieci, więc wyłączę i wlewam nad morze 400 metrów. A tak wygląda droga z kempingu nad morze. Piękny, szeroki chodnik z Pobruku. Przy okazji po drodze teren wojskowy, jeszcze jakiś się napotoczył tutaj. Nie ma zakazu filmowania, więc mogę pokręcić i śmigamy dalej. I wejście na plażę. Wygląda całkiem fajnie. Zachód słońca. Tego to nie wiedziałem, tak szczerze mówiąc. Wcześniej nigdzie nie sprawdziłem ani nie czytałem. Ale już przy wejściu była informacja, że to są ruiny bunkrów wojennych. Pogryzone, nie można dojść do nich, ale teraz sobie je sfilmujemy z różnych stron. No, wygląda to całkiem interesująco. Muszę przyznać, że chyba jest jedna z fajniejszych rzeczy do obejrzenia do tej pory na trasie. Chyba je czas i podmywające fale przechyliły i to na stronę morza i na bok, więc wygląda to całkiem ciekawie. Jeszcze ujęcie od tej strony całości, a bunkry znajdują się po prostu bezpośrednio przy plaży. Tu już jest plaża, ludzie. I dzisiaj taka fajna, bezwieczna pogoda w porównaniu do tego, co się działo w ostatnim okresie. Idę zaraz polować na timelapsa na zachód słońca. No i jeszcze jakieś 150 metrów na wschód od tamtych ruin, które pokazywałem. Znalazłem jeszcze jedne takie stojące bardziej już na tutaj. Taka szczelina obserwacyjno-strzelecka, tak jak się kojarzy troszkę z filmów historyczno-wojennych. Od wieży obserwacyjnej u góry. No i fajnie usytuowane właśnie pod względem obronnym, bo po prostu na klifie, z którego jest świetny punkt obserwacyjny na morze. Nie będzie dziś timelapsa z zachodu słońca, bo nic by z tego nie wyszło. Tuż przed zachodem przykryły niebo chmury, takie dziwne, takie od dołu. Teraz wam pokażę jaki, więc robienie z tego czegokolwiek nie ma sensu. Tak więc chyba na dziś kończę. Żegnam się z wami. Jutro trzeci dzień podróży mojej. Ja sobie teraz dokończę moje zimne piwko i wracam na kolejne metody. Na razie.